Szanowni Państwo, do Żytni to jeden z najpiękniejszych dni w roku. Każdego rolnika to radosny czas odpoczynku po ciężkiej pracy, po okazałych i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych drzwi, ale również wdzięczność ze zbiory, a przede wszystkim mozolna praca i codzienna troska mieszkańców wsi oraz ich głębokie przywiązanie do narodowej tradycji. Dzisiaj spotykamy się na przy dożynkowym słoneczniku, by wspólnie z mieszkańcami uroczyście celebrować święto plonu, należące do najważniejszych i najpiękniejszych świąt polskiej wsi o bogatej tradycji narodowej. Dzisiejsza msza, święta dożynkowa, jest najlepszą okazją do zastanowienia się nad tym, czym jest dla nas ziemia, po której chodzimy, na której mieszkamy, pracujemy, odpoczywamy, którą uprawiamy i z której zbieramy plon. Na to pytanie możemy odpowiedzieć. Ziemia jest naszą karmicielką, naszym podstawowym, naturalnym i najważniejszym narodowym skarbem, który ją uprawiamy i kierunkujemy, wówczas wydane plon dostarcza nam żywność. Dlatego ziemia wymaga od nas całej troski i ogromnej odpowiedzialności. O ziemię trzeba dbać. Księdza proboszcza prosimy o uroczystą liturgię dożynkową, która będzie okazją do modlitwy w intencji rolników, parafiach, a zwłaszcza gospodarzy prowadzących gospodarstwa rolne w naszej parafii, uprawiających ziemię, hodowców zwierząt, producentów żywności, ogrodników i sadowników, a także członków naszej organizacji działającej. Na waszych stołach nigdy nie zabrakło. Szanujcie go i szanujcie wszystkich, którzy go wytwarzają. Chyba dobrze gadasz, nie? Też, to znaczy dobrze. No. A piątka jest najlepsza, nie? No dobra, zazdy jest moje. No i teraz sołtys i państwo starosowie przejdą przez środek kościoła, podzielimy się tym chlebem z tegorocznych wypieków. Rzeczywiście, o co to mówię, ja mówiłem, żeby tego chleba nie pomógł w naszych domach, w naszych rodzinach, a przede wszystkim w naszej słońce parafialnej. Nie za ponadto jeszcze raz dziękuję za wspólną modlitwę, które jest spotkanie. W międzyczasie, tak jak mówili, będziecie się dzielić chlebem, a ja udzielę błogosławieństwa. Lepiej wystarczy, bo oni dać się chlebem. Pan z wami. Jezu,